tylko na wstępie chciałam powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie rozpoczyna swoiste podsumowanie obchodów roku Mariana Jachimowicza. Wiele wydarzeń było organizowanych przez bibliotekę, również przez partnerów, którzy nam towarzyszyli. Bardzo nas to cieszy, że postać Mariana Jachimowicza, mamy nadzieję, zaistniała bardziej w świadomości mieszkańców. Na pewno pomaga nam również w tym taka postać jak pan Antoni, który nie tylko jest skarbnicą wiedzy, ale jeszcze przelewa wiele papier i zostaje po tym trwały ślad. Ten rok, o którym wspomniała pani dyrektor, dobiega końca. Rok z punktu widzenia uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha, która przyjęła, że rok 2016 jest rokiem Mariana Jachimowicza, więc sumujemy te dokonania, które do tej pory w ciągu całego roku miały miejsce. Myślę, że on się nie kończy tylko i wyłącznie z datą, ale będzie to też przyczynek do tego, aby kolejne nasze podejmowane działania w sferze tutaj kulturalnej, ale przede wszystkim w tej dziedzinie literackiej, aby one były dalej propagowane i kultywowane. Jest jeszcze kilka pomysłów, które nie zdążyliśmy w ciągu tego roku, ale myślę, że będzie to kolejna przyczyna do tego, aby w następnych latach tą postać w sposób szczególny tutaj kultywować. Pan Antoni Matuszkiewicz jest postacią szczególną dla literackiego i kulturalnego życia nie tylko Dolnego Śląska, ale też bardzo szeroko rozumianych polskich i czeskich Sudetów. Z wykształcenia historyk, muzealnik, pracownik wielu dolnośląskich instytucji kultury w przeszłości, ale przede wszystkim to właśnie poeta, pisarz, dramaturg, tłumacz, dziennikarz, wydawca i oczywiście bardzo aktywny uczestnik regionalnego życia literackiego, który do tej pory inspiruje też innych twórców. I pretekstem do dzisiejszego spotkania jest jego najnowsza książka zatytułowana Bezustanny wobec pisarstwa Mariana Jachimowicza. Bardzo się cieszę z takiego przyjęcia przez pana prezydenta w tej chwili z tego prezentu i chciałbym jedno słowo, które padło z ust pana prezydenta, jak gdyby wydobyć. To jest ta samoświadomość, świadomość regionu. To jest to, o co chodzi w kulturze w ogóle, na całym świecie. Kultura jest świadomością ludzkości. I ta kultura, którą my tworzymy, tutaj jest świadomością tych ludzi, którzy żyją wokół nas. I bardzo dobrze, że ktoś, kto jest powołany do administrowania tutaj tym regionem, tym miastem, to dostrzega. Cała książka dla mnie jest świadectwem, że do pana Mariana Jachimowicz nie odszedł, że wciąż pan z nim rozmawia, że wciąż się pan z nim spotyka, że to jest takie, można powiedzieć, właśnie bezustanne trwanie pana Mariana Jachimowicza właśnie w pana życiu. Sam ten tytuł książki, bezustanny, można rozumieć dwojako. Po pierwsze, że Jachimowicz jest bezustanny, czyli jak gdyby ciągle aktualny. Dla mnie ciągle, tak jak pani powiedziała, w cudzysłowie żywy, ale z drugiej strony, że właśnie i ja bezustannie jak gdyby myślę o nim, jakby pozostaję w relacji z nim, że myślę, że to jest taka prawidłowość, że każdy człowiek, który traktuje życie trochę głębiej i spotka na swojej drodze też kogoś, kto czyja świadomość porusza się też na takiej płaszczyźnie wewnętrznej, głębszej, ci ludzie jakby pozostają ze sobą. To nie są nigdy zdawkowe znajomości i dlatego, tak jak napisałam, że ta znajomość, przyjaźń może być także trudna, ponieważ to nie jest tylko wymiana uprzejmości, ale zawsze jest to pewna konfrontacja postawy życiowej, duchowej, artystycznej, pisarskiej, różnej. Czyli w pewien sposób można powiedzieć, że taki jest ciągły twórczy dialog z takich dwóch wrażliwych literackich osobowości, który wciąż trwa. To znaczy, jeżeli ktoś jest twórcą, to jest ciągle w dialogu. Jest niemożliwe, żeby ktoś, kto pisze, maluje, czy komponuje, czy cokolwiek tworzy, nie
nie prowadził dialogu. On tego może tak nie nazywać, ale taka jest rzeczywistość. Także to po prostu jest tak, to jest realność. Jeżeli czytam książkę Jakimowicza czy kogokolwiek innego, to czytam ja, z mojego punktu widzenia czytam ja całym sobą, który wiem coś tam. I coś tam napisałem i to jak gdyby zostaje przewartościowane w kontekście tego, co do mnie przychodzi. W związku z tym tak jest też z Jakimowiczem. To jest tam, tam ma pani motto do tego wstępu, że człowiek przechodzi na człowieka, nie w tym sensie, że się kogoś naśladuje, ale że wchodzi się w rezonans z czymś polem magnetycznym, tak mówiąc obrazowo.